Nie wiem, czy to będzie widać, ale ta woda tutaj to jest tak błękitna, kurczę, że aż dziwne, że taki kolor może mieć, nie? Generalnie robi duże wrażenie taki widok. Jesteśmy przy zaporze na Via Ferrata, Buro du Sutet, jakoś tak się to nazywa. Można zejść sobie niżej. Jest dwie opcje jakby do schodzenia na dół. Jedna to jest miejsce tutaj, gdzie dzieci z wózkiem, tu jest taki pseudo plac zabaw, można sobie z wózeczkiem zjechać normalnie. I druga jest niżej, pod nami, z 10 metrów niżej. Tam z wózeczkiem nie zjedziecie, ale można sobie zwiedzić jakby też zaporę, bo stąd da się zejść dużo niżej pod te jakby urządzenia całe. I możemy zejść tutaj schodkami w dół, jakby zobaczyć sobie całe te urządzenia wszystkie. I tam dalej też jest taki jakby plac zabaw, taki park linowy mały. Nie ma tu kompletnie nikogo aktualnie poza nami. Poza tym zarąbisty widok jest z tego mostu, jak przejeżdżacie samochodem właśnie na to jezioro, ale tak samo i na drugą stronę. I nie wiem, czy czasem tutaj nie są organizowane właśnie w to miejsce wycieczki z biura tatrzańskiego, bo oni bardzo dużo mają tych możliwości na te różne te Vie Ferraty. Przypuszczam, że we Francji też, ale jest to taka ciekawostka, nie? Drugi dzień zwiedzania. Teraz wrócimy się jeszcze do Korps poniżej sanktuarium La Salette. Wczoraj nie mieliśmy na to zbytnio czasu, bo nas czas pilił generalnie, bo mamy 2 dni tylko na to, żeby tutaj być. Wczoraj zwiedziliśmy sobie właśnie to wyrowisko skalne, które tam właśnie było, ten masyw skalny taki, który sobie chodziliśmy po tych kładkach. Później mieliśmy godzinę 40 minut jazdy właśnie do sanktuarium La Salette, które chcieliśmy koniecznie zobaczyć. I tam spędziliśmy w sumie najwięcej czasu. W sanktuarium La Salette oczywiście możecie sobie wziąć nocleg, u nich bezpośrednio wystarczy zadzwonić. Są siostry z Madagaskaru, które niektóre mówią po polsku, więc nawet da się poprosić kogoś przez telefon, czy ktoś mówi po polsku, jeżeli ktoś ma problemy z francuskim, z angielskim, czy to, ale oni też języki znają różne, więc wydaje mi się, że nie będzie problemu. No i co? U nich można wziąć pokój, są pokoje tańsze, są pokoje droższe. Możecie sobie tam już bezpośrednio pochodzić po górach, są ścieżki, są szlaki wyznaczone. Są bardzo piękne widoki w tamtym miejscu, które widzieliście na wcześniejszym filmie. I oczywiście weźcie pod uwagę to, że jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do wysokości, może się poczuć w taki sposób jak ja. Mi się zrobiło słabo, bardzo źle się czułem. Pierwsze półtorej godzinki była, powiedzmy, taka pseudoaklimatyzacja. Dość słabo się czułem wtedy tam i naprawdę wyglądałem dość blado i kiepsko, więc może miejsce też faktycznie uczy pokory i nie jest dla wszystkich tak łatwo dostępne. Praktycznie jeżdżąc tutaj po okolicy non-stop mamy problem z zatykaniem się uszu, głowa nas boli, bo non-stop zmieniamy wysokości. Był odcinek, który wjeżdżaliśmy na przykład jedną taką serpentyną do góry, praktycznie kilometr do góry, więc jest to naprawdę duża różnica, jeżeli w tak szybkim czasie jedziecie do góry, na dół, uważajcie, bo faktycznie hamulce mogą wam nie wytrzymać, możecie zagotować. I może się to też źle skończyć, a tutaj teren jest naprawdę bardzo, bardzo górzysty. To nie jest tak jak u nas w Polsce, że na przykład pojedziecie sobie, nie wiem, Magura Małostowska i jest podjazd, ale kurczę, to nie jest to samo, nie? Tutaj jest 2 razy dłużej, 2 razy stromiej czasami. Są fajne kościółki, do których da się dojechać, ale jest bardzo, bardzo stromo, więc to też trzeba brać pod uwagę. No a dzisiaj, tak jak mówiłem, wracamy do Korps, żeby sobie więcej zobaczyć jakby tego miasteczka, bo to właśnie stamtąd pochodziły te dzieci, które właśnie w La Salette miały te objawienia. Było to chłopiec i dziewczynka. Jak się, Natalia, nazywały te dzieci? Maksymilian? I jak ta dziewczynka miała na imię? Wyleciało mi z głowy. Melania i Maksymilian. No i później pojedziemy sobie do Grenoble i zwiedzimy sobie miasteczko, nie?
Tam jest fajna taka kolejka linowa, można wjechać sobie na taką górkę z takim jakby zamkiem. Chcemy to zobaczyć, przyjechać się. To się nazywa teleferyk. Zobaczymy. No i później około 15 ruszymy do domu. Myślę, że około 21-22 będziemy jutro do pracy. Życie. Ciekawe w ogóle, czy dzieciakom się podoba. A Melcia, tobie jak się podoba generalnie tutaj? Fajnie. Fajnie? Co widziałaś? Nie wiesz? Góry. Mosty, góry. Kościoły. Byliśmy w sanktuarium, tak. I było jeszcze... A mieliśmy fajny apartament? Tak. Na jakim łóżku spałaś? Na jednym. Piętrowym. Piętrowym. A ty, krzykaczu mały? My byliśmy na górach i było kałuża i spadało. Ale tu byliśmy wtedy w La Salette. Wczoraj był troszeczkę kiepska pogoda była. No. Tam, gdzie mieliśmy przejść pod ten właśnie krzyż na to jedno wzgórze, była właśnie tam taka bardzo duża kałuża. Ja niosłem Amelię, siostra zakonna z Madagaskaru niosła Oliwię, żeby nam pomóc się przedostać przez ten. Przez tą kałużę, a kałuża była naprawdę głęboka i duża. No, no. I ja śpiłam, jak byliśmy w innym domu, to śpiłam na dole, a Melka też. No. I w poduszce spaliśmy w poduszce. A w ogóle to tak faktycznie, gdy przyjedziecie sobie na sanktuarium La Salette, to gdyby była kiepska pogoda, to uważajcie, gdy wyjdziecie sobie na ten krzyż tam do góry, tam na to zbocze z prawej strony. Ja się spinam. Jak idziecie mostem w stronę sanktuarium, po prawej stronie jest wzgórze, na którym jest taki krzyż z młotem i cęgami, to właśnie o tym mówię, bo z lewej strony mamy również krzyż, ale tam jest taki mały cmentarz u góry też. Ale ja się spinam. Tak, ona się spina. No i tam uważajcie, bo tam jest bardzo dużo trawy i można się poślizgnąć, a tam zjechać to możecie do samego dołu, także na to też trzeba brać poprawkę i troszeczkę z głową wchodzić. Także pamiętajcie o tym, żeby dzieciaki swoje trzymać, żeby wam nie uciekały na bok, żebyście po prostu sobie nie stworzyli jakiegoś głupiego zagrożenia, nie? Ja wiem, że może też człowiek czasami histeryzuje, ale jednak jak idziecie z dziećmi, no to szczególnie trzeba zwracać uwagę, szczególnie, że w takim miejscu jesteśmy, więc pamiętać trzeba zawsze, zawsze z rozwagą, z głową i z pokorą. Lećmy dalej.